Zdarzają mi się przypadki, że ja chcę wyglądać tak jak ty. Ja chcę, zrób mi takie pośladki jak masz. Ja mówię, słuchaj, nie ma złotego środka. Ty musisz znaleźć sposób na siebie. Ty musisz sama tego chcieć albo sam tego chcieć. Bo ja robię coś dla siebie, bo wiem, jak chcę wyglądać. Mam jakiś konkretny cel, konkretne założenie. Ale jeżeli ty przyjdziesz do mnie i chcesz naśladować mnie, to nie będzie twoje. Więc musisz znaleźć swój konkretny, sprecyzowany cel i zrozumieć, że to robisz dla siebie, nie dla mnie, bo ja mogę ci w tym pomóc. Ale jeżeli ty się zadeklarujesz, że będziesz wykonywał plan w 100%, osiągniesz cel, tylko czy ty go po prostu zaakceptujesz później, czy będziesz się z nim dobrze czuł, nie wiemy. Musisz spróbować, a jeżeli nie zaryzykujesz, to niestety nie będziesz wiedzieć. Nasza rzeczywistość daje nam wiele takich bodźców, które zakrzywiają jakby to akceptowanie siebie codzienne. Więc myślę, że im więcej osób, które pokazują, że pracują nad tym, pracują nad swoim ciałem, nad tym, jak postrzegają świat, jak myślą, z kim przebywają, wpływa na to, że jakby ten światopogląd idzie ku lepszemu. Więc myślę, że tutaj ta akceptacja siebie musi wychodzić od osób, które pracują z ludźmi. Teraz właśnie wirtualny świat idealizuje, pokazuje filtry, pokazuje sztuczność, a my dążymy do tego, żeby pokazać na zewnątrz to nasze naturalne piękno, to, że różnimy się od siebie, żebyśmy się nie porównywali, żebyśmy doceniali wszystkie nasze dobre rzeczy, które mamy w sobie, i złe. Więc z całym jakby takim bagażem, żebyśmy wszystko brali do siebie i żebyśmy pracowali nad sobą, bo dzięki tej pracy zyskujemy wiele i właśnie pokazujemy, że jeżeli akceptujemy siebie, to ta wartość nabiera znaczenia. My idziemy za modą, za trendem, ale to my kreujemy nasz styl. Jeżeli akceptujemy się, siebie, mamy swój własny styl. Czujemy się z nim dobrze, czujemy się w nim dobrze, więc ten styl kreuje właśnie to nasze postrzeganie, o czym wcześniej powiedziałam. I dzięki temu, kiedy jakby będziemy doceniać te nasze walory i te wewnętrzne, i te zewnętrzne, ludzie zauważą taką naszą autentyczność, bo ta autentyczność jest najważniejsza. Dzięki tej autentyczności po prostu jest pokazywane to nasze naturalne piękno. Natomiast im więcej sztucznych rzeczy będziemy wpuszczać w ten taki świat, to niestety ludzie będą nas odbierać jako osoba, która wchodzi w rolę, która nie jest do końca sobą. Więc właśnie jakby ta wdzięczność za to i przede wszystkim ta taka wewnętrzna naturalność, myślę, że jest tutaj najważniejsza.